Mamy do obliczenia całkę nieoznaczoną z funkcji wymiernej x kwadrat dodać x odjąć 5 podzielone przez x kwadrat odjąć 1. No i jak zwykle zachęcam, spróbuj najpierw samodzielnie rozwiązać to zadanie, zanim zobaczysz jak ja je rozwiązuję. No i też ponieważ to rozwiązanie tutaj będzie się składało z kilku etapów, no to w każdym momencie możesz nacisnąć pauzę i próbować dalej rozwiązywać, korzystając z moich wskazówek już samodzielnie. No zawsze potem można wrócić i obejrzeć jak ja to robię. No właśnie, a od czego ja zacznę? No ja zacznę od zauważenia, że tutaj mam wielomian w liczniku i w mianowniku tego samego stopnia, stopnia 2. Czyli to jest ułamek niewłaściwy. Tutaj można jeszcze podzielić, wykonać dzielenie z resztą, i to dzielenie teraz wykonam po to, żeby wydzielić część tak jakby całkowitą. Czyli wezmę ten wielomian w liczniku, podzielę przez ten wielomian w mianowniku. No i to jest dzielenie z resztą, dzielenie wielomianów taka umiejętność, którą już zdobyliśmy ucząc się algebry. No to jak to się robi? Przez co muszę pomnożyć x kwadrat, żeby dostać x kwadrat? No przez 1. 1 razy x kwadrat to jest x kwadrat. Tutaj nie mamy współ... członu z x. Mamy dopiero współczynnik wolny. 1 razy minus 1 to będzie minus 1. No i muszę teraz odjąć ten wielomian od tego u góry. No to x kwadrat się odejmie. bo x zostanie, bo nie ma czego od niego odjąć. Minus 5 odjąć minus 1 to jest minus 5 dodać 1, czyli będzie minus 4. No i to jest koniec dzielenia, bo to już jest reszta z dzielenia. Ona już ma stopień mniejszy niż to, przez co dzieliłem. Czyli tę funkcję podcałkową mogę zapisać w innej postaci. To jest cały czas dopiero przygotowanie do całkowania. To znaczy przekształcam na razie tę funkcję podcałkową, żeby łatwiej było ją całkować. No i co tutaj wyszło? No Wyszło, że reszta z dzielenia jest równa x-4, czyli tutaj wpisuję x-4 w liczniku. To jest to, co się nie podzieliło, a nie podzieliło się przez co? No, nie podzieliło się przez to, co tutaj było. Dzieliliśmy przez to x kwadrat minus 1. x kwadrat minus 1. Przez to dzieliliśmy, no i to się nie podzieliło, czyli to jeszcze tutaj zostaje w liczniku. Czyli zapisałem moją funkcję pod całką w innej postaci. To wyrażenie jest równe temu u góry. Oczywiście, jeżeli się sprowadzi do wspólnego mianownika, no to dostanę z portem to samo. Ale to wyrażenie jest łatwiejsze do całkowania, dlatego że tutaj mam jedynkę. Całka z jedynki to wiadomo ile to jest. A tutaj mam funkcję wymierną, która jest prostsza od tej, która była, w tym sensie, że mamy tutaj w liczniku wielomian stopnia mniejszego niż ten wielomian, który jest w mianowniku. Zastanówmy się, czy może tutaj od razu nam się uda odgadnąć funkcję pierwotną. Bo czasami tak jest, że jak mamy w liczniku pochodną mianownika, no to podstawiając za mianownik dostajemy od razu rozwiązanie. No ale tutaj tak nie jest, bo tu mamy x, a tu mamy x kwadrat, no to pochodna to była 2x, no to moglibyśmy tutaj pomnożyć przez 2 i podzielić, no bo takie triki już robiliśmy. Ale ta minus czwórka nam nie pasuje do pochodnej mianownika, czyli tu nie mamy takiej sytuacji, więc musimy jakoś inaczej pokombinować. No i to co zrobię, to dalej będę przekształcał tę funkcję podcałkową do jeszcze wygodniejszej do całkowania postaci. No i tutaj wykorzystam znowu naszą umiejętność z algebry, którą już powinniśmy na tym etapie posiadać, mianowicie rozłożę to na ułamki proste. Co to są ułamki proste? No są takie ułamki, gdzie w mianownika mamy wielomiany nierozkładalne, czyli musimy ten mianownik rozłożyć na czynniki. Ten mianownik rozłożyć na czynniki jest bardzo łatwo, bo zgodnie ze wzorami skróconego mnożenia to jest po prostu x minus 1 razy x plus 1. No i te czynniki to już są nierozkładalne wielomiany. No w liczniku mamy to, co było. x odjąć 4. No ułamki proste to są takie ułamki, które mają w mianowniku właśnie te nierozkładalne, te nierozkładalne czynniki, czyli x odjąć 1, x dodać 1. Te nierozkładalne czynniki, na które rozłożyliśmy ten wielomian. No a w liczniku, tutaj muszę mieć jakieś stałe. Jakąś stałą, na przykład a, i jakąś inną stałą, na przykład b. Może wezmę jakiś lepszy kolor. Bardziej odróżniający się b. No i tutaj nie będę przypominał ogólnej teorii rozkładania na ułamki proste, zachęcam do obejrzenia filmów na ten temat, gdzie pokazuję to w ogólności na różnych przykładach, a tutaj pokażę, jak to się robi na tym przykładzie, który jest stosunkowo prosty. No, jeżeli znajdę takie stałe a i b, że to wyraźnie będzie równe temu, no to będę miał ten rozkład na ułamki proste. No a te funkcje widać, że są już łatwe do całkowania, zaraz się o tym przekonamy. No ale co te stałe a, muszą spełniać? No, muszą być tak dobrane, że jak to sprowadzę z powrotem do wspólnego mianownika, no to sprowadzam do wspólnego mianownika, no dostanę z portem to samo. Wspólny mianownik to będzie iloczyn tamtych dwóch mianowników w tym przypadku. No i przez co muszę rozszerzyć ten ułamek z lewej strony? No muszę go rozszerzyć przez x plus 1, czyli a się pomnoży przez x plus 1, a przez co muszę rozszerzyć ten ułamek z prawej strony, ten drugi, przez x minus 1, czyli b się pomnoży przez x minus 1. No i teraz muszę to wymnożyć. Mianownik zostaje taki jak był, x minus 1 razy x plus 1, a w liczniku po wymnożeniu będę miał a razy x, dodać a i dodać b razy x, odjąć b. Teraz będę chciał porównać to, co mi wyszło z tym ułamkiem, od którego tutaj zacząłem. Czyli pogrupuję ten wielomian w liczniku w taki sposób, żeby widać było, jaki jest współczynnik przy x, a jaki jest współczynnik przy. Jaki jest współczynnik wolny. No to co mam przy x? Przy x. Może x -a napiszę tutaj, a co mi, st a co stoi przy x? -ie? Przy x mam a, dodać b. Wyciągnę x -a za nawias. No i a dodać b razy x, no to po wymnożeniu będę miał ax, bx. No i zostaje jeszcze ten współczynnik wolny. Dodać, współczynnik wolny będzie równy po prostu a, odjąć b. bo no to są te składniki, które nie mają x, -a. może nawet to wezmę tutaj w nawias, żeby widać było, że to jest ten współczynnik wolny. No i z czym ja to porównuję? No porównuję z tym, co było na początku. Tutaj współczynnik przy x był równy 1. Czyli to musi być równe 1. Żeby te wyrażenia były takie same. Czyli a dodać b musi być równe 1. No i do tego mi dochodzi ten współczynnik wolny, który tutaj jest równy minus 4. No i on musi być równy temu. Czyli a minus b... Musi być równe minus 4. Jeżeli takie równania będą spełnione, to te dwa wyrażenia będą, będą sobie równe. Tutaj będę miał 1, tutaj będę miał minus 4, i to będzie to samo, co tutaj było u góry. No ale to jest układ równań na A i B, który łatwo jest rozwiązać. Jak dodam stronami te równania, to B mi się tutaj odejmie, aż się prosi właśnie, żeby dodać stronami. Czyli będę miał 2A, B się odejmie, a tutaj będę miał 1 odjąć 4, czyli minus 3. Czyli a będzie równe minus 3 drugie. A jest równe minus 3 drugie. No a b mogę wyliczyć z tego pierwszego równania, bo z pierwszego równania widać, że b jest równe 1 odjąć a, czyli b będzie równe 1 minus, minus 3 drugie, czyli dodać 3 drugie, czyli b będzie równe 5 drugich. No czyli znalazłem takie stałe, czyli wiem, jaki jest rozkład. Tego ułamka na ułamki proste. To teraz to napiszę. Ta moja funkcja podcałkowa daje się zapisać jeszcze w innej postaci. Mianowicie w takiej postaci. 1, dodać, a jest równe minus 3 drugie. No to napiszę tutaj minus 3 drugie. Napiszę to tak, minus 3 drugie. To przepisuję teraz. Razy 1 przez x minus 1. Żeby nie mieć piętrowych ułamków, to napiszę tak. Poza tym tak będzie lepiej widać jak to całkować. Może wezmę to jeszcze w nawias. No, i dodać b, b jest równe 5 drugich razy ułamek 1 przez x plus 1. Raz taki ułamek. No i to całkuję po dx. No to czemu to będzie równe, ta moja całka? No już teraz mogę wykonać to całkowanie. Całka z jedynki to jest po prostu x. Odjąć 3 drugie, a czemu jest równa całka z 1 przez x minus 1? No to jest po prostu logarytm naturalny z modułu x 1. No gdybyśmy mieli tutaj nie, nie x minus 1, tylko x, no to nie byłoby żadnych wątpliwości. Ale ta minus 1 też nam niczego nie psuje, dlatego że jak zróżniczkujemy logarytm naturalny z x minus 1, no to jest 1 przez argument logarytmu, czyli x 1, razy pochodna funkcji wewnętrznej, a pochodna funkcji wewnętrznej jest 1, bo współczynnik przy x jest 1, czyli to jest rzeczywiście dobrze. To jest funkcja pierwotna do tamtej funkcji. No i analogicznie dodać 5 drugich razy logarytm naturalny z modułu x plus 1. No i oczywiście, jak zwykle, dodać dowolna stała c. To jest tutaj oddzielone od, od tamtego. No i to jest wynik. To jest wynik. To jest funkcja pierwotna do tej funkcji, którą tutaj mieliśmy na początku. No widać, że. Cały trik polegał na tym, żeby zapisać tę funkcję wymierną tutaj w takiej postaci, która jest łatwa do całkowania. Czyli najpierw, żeby wykonać dzielenie z resztą, a następnie tę funkcję wymierną, która zostaje tutaj po, po wykonaniu tego dzielenia z resztą, rozłożyć na ułamki proste.